Siemano, nie bądziorno. Siemano, nie bądziorno, można by powiedzieć nie bądziorno, tylko jeszcze inaczej, jak Grizzi. Oliwia. Grizzi. 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 Tak, tutaj Oliwia jest naszym lokalnym poliglotą i będzie nam pomagała się porozumiewać w miejscu, w którym teraz jesteśmy, a jesteśmy w miejscu... Jesteśmy w sumie na parkingu na razie, ale wyruszamy dzisiaj objechać sobie jezioro. Jezioro, które jest jeziorem związanym z pewnym miastem, a dokładnie z Zurychem, czyli jesteśmy w Szwajcarii. Ja może powiem tylko jedno zdanie wstępu i będzie ono brzmiało tak, że marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia. I ja dzisiaj osobiście spełniam jedno z moich dużych marzeń i myślę, że to będzie początek jakiejś tam naszej przygody gravelowo-rowerowej, zajawkowej. Czyli co, wybieramy się na rowery w Szwajcarii. Pokaż rower. Czym jedziemy? Gravelami. Jedziemy tak. Jedziemy tymi oto... Może powiedz, czemu ja mam takie pedały nieprofesjonalne? A, właśnie, to możemy od razu powiedzieć. Dlaczego Oliwii pedały wyglądają tak? Ale to co, niech Oliwia sama się przyzna i dlaczego te pedały wyglądają tak? No, mam lekką kontuzję, ale w sumie na... Niech się Piotrek cieszy, bo nie będę tak szybko jeździła. Ale no nie polecam chodzić na nawigacji patrząc w telefon po chodnikach, gdyż zdarzają się chodniki nierówne, zaliczyłam glebę i mam lekką kontuzję w więzadle. Ale tak jak powiedział mój fizjo, żyć będę, tylko po prostu 6 tygodni potrzebuję do pełnej sprawności, natomiast na rowerze mogę spokojnie jeździć. Okej, tu w Polsce. Jo, tu mal sitzen. Sitzen. Das ist der Berner Sennenhund. Er sitzt immer auf die Füße. Ja? Das ist... Wie Name? Ancho. Ancho. Hey. Das ist sitzen. Miejmy nadzieję, że nas nie zmoczy, bo w ogóle nie jesteśmy przygotowani na deszcz. Jesteśmy. Oliwia jest, ja nie. Dwa słowa o tym, gdzie jedziemy i jak jedziemy i jak w ogóle zaplanowałem trasę. Jedziemy szwajcarskimi drogami dla rowerów. To są takie krajowe drogi dla rowerów. Z tego względu, że jesteśmy... Ja jestem tutaj pierwszy raz, Oliwia już w Szwajcarii jeździła. Od dziecka w sumie, ale to może gdzieś przy kawce jeszcze o tym opowiemy. To zaplanowaliśmy sobie traskę po tych drogach i będziemy objeżdżać jezioro, które leży na południu Zurychu. Pojedziemy do miejscowości Rapperswil. Jeszcze tylko brakuje francuskich nazw. Tak, no jeszcze jak pojedziemy do Francji, to tam to już w ogóle oszaleje. Do francuskiej części Szwajcarii. Tak, nie, dobra, jedziemy. Oliwcia, pierwsze 7 kilometrów trasy, jakieś słowo? No na razie między domkami. Ale jakimi? No jest tu klimat.
Wiecie, no ja to tutaj nie będę za bardzo obiektywny, bo dla mnie Szwajcaria to jest one and only i mi się tu podoba wszystko i wszędzie, więc no nie płacą mi za to, ale będę tutaj mocno propsował. Pierwszy climb przed nami, znaczy przede mną, Oliwia to jest na miękko leci, ale no pierwsza górka. O, wiedziałem, że tak będzie. Chyba złapię też zajawkę na elektryka. Rappersville, piękne miasteczko tutaj na południu jeziora Curryskiego, nie wiem jak to się mówi. Pięknie nam wyszło słoneczko, więc jest w ogóle petarda. No i co, jedziemy dalej, jedziemy na drugą stronę jeziora i będziemy atakować drugim brzegiem, aż do samego Curychu jest plan dojechać. I później powrót do miejsca docelowego, z którego startowaliśmy. Nie wiem, co to za drzewa są. Kasztany. Olivia mówi, że to są kasztany azjatyckie. Ci coś tam opowiedzieli. Tak. No więc co, jesteśmy... Daj trochę orzechu! No ale to sobie weź na rękę, no a ja chciałem sobie wziąć na rękę właśnie. Już mam. Ja jestem zachwycony, jeżeli po Szwajcarii. Przygotowanie tych dróg to jest totalny sztos. Planowanie w ogóle jazdy na rowerem w Szwajcarii jest banalnie proste, ponieważ... Moim zdaniem nie trzeba tego robić. Nawet nie trzeba tego robić, no to jest słuszna uwaga. Ja wczoraj trochę czasu spędziłem na tym, żeby tę trasę zaplanować. To jest spoko, ale nie jest niezbędne.
Z tego względu, że w opisie może wrzucę wam stronkę z takimi mapami właśnie nie tylko rowerowymi, bo to jest taka oficjalna strona ze szlakami też i pieszymi, i kajakowymi, właśnie znaczy, kajaki. Może ja chcę jedno powiedzieć. Po prostu na pewno się w Polsce często zderzyliście z tym, że planujecie jakąś trasę, ponieważ po prostu brakuje oznaczenia i jedziemy na nawigacji, często kluczymy, no bo na przykład trasy, nie wiem z jakich aplikacji korzystacie, ale czy na komucie, czy w ogóle w Google mamy Strava. Strava mamy często tak, że nagle trzeba przejechać na lewą stronę, na prawą stronę się kluczy, bo nie ma już później tego przejazdu, bo są jakieś barierki, trzeba rower przenosić. No, myślę, że każdy doświadczony rowerzysta zmagał się wielokrotnie z podobnymi problemami w kontekście braku oznaczeń i dlatego się nauczył skrupulatnie planować trasy, a newralgiczne miejsca sprawdzać nawet w Google, w tym satelitarnym widoku, w sensie, żeby wejść sobie, zobaczyć jak to wygląda na żywo. Natomiast tu w Szwajcarii, ja się, można powiedzieć, tutaj rowerowo wychowałam, bo mam to szczęście, że po prostu mój tata tutaj pracuje i żeby móc z nim spędzać wakacje, no to przyjeżdżałam do Szwajcarii i przy okazji miałam wakacje życia, bo umówmy się, dla dzieciaka to jest po prostu... Dzieci, mistrzostwo świata. Mało tego, tata się nie bał mnie puszczać jako 12-13-latkę samej. O, dzień dobry. No więc nie bał się mnie samej puszczać na rower, no bo wiedział jak to tu wszystko wygląda. I teraz właśnie w kontekście oznaczeń mamy w zasadzie 9 albo 10, już teraz nie pamiętam, ale takich głównych, dużych dróg, które biegną przez całą Szwajcarię i dwucyfrowe, czyli takie, które po prostu doprowadzą nas wszędzie. Wystarczy, że znamy miasto, nazwę miasta, do którego chcemy dojechać. Mniej więcej sobie to sprawdziliśmy. I uwierzcie mi, nie ma skrętu, nie ma ronda z obrysowaniem całego ronda, nawet dla kogoś, kto nie jest kierowcą, że na rondzie jedziemy po rondzie, a nie skręcamy w lewo. Nie ma ronda, nie ma skrętu, nie ma zmiany drogi, która nie byłaby oznaczona. Po prostu ja się śmieję, bo dzisiaj w Polsce mam problem z nawigacją, a dzisiaj przyjechaliśmy i sam widzisz, że ja po prostu te znaki już z daleka widzę, bo jestem do nich tak przyzwyczajona od dziecka, na nich się wychowywałam i to tak ułatwia. To oznaczenie powoduje, że nie potrzeba tu żadnych aplikacji, nie potrzeba jeździć na nawigacji, nie potrzeba być wpatrzonym w licznik, wystarczy w zupełności zegarek do tego, żeby rejestrował nasze wyczyny, a my możemy jakiś cały czas... zarys nawet, nie? Żeby wiedzieć, tak. Po prostu naprawdę można spokojnie patrzeć, tutaj każdą drogą się dojedzie. No nie, ja nie mam słów. My dzisiaj tak bardzo idziemy, może nie na łatwiznę, ale wybraliśmy tak, bo to jest sporo kilometrów, jakby nie było, bo robimy tam niecałe 85 kilometrów. Wokół właśnie tego jeziora sikorka. O co ci chodzi? Zagłuszamy jej treści. Musimy już kończyć nagrywanie. Dobra, to my jedziemy dalej, omijamy to jezioro wokół Curychu, jedziemy do Curychu. I tyle. I życzy nam powodzenia. Tak, życzymy sobie... Nie, ta sikorka. A, sikorka nam życzy powodzenia. No i klasa. Z powodzeniem sikorki na pewno wszystko się uda. No mi się na podjazdach nogi grzeją. Oliwia, mam wrażenie, że jej się nie grzeją. Left all my worries in care.
Zjechaliśmy z asfaltu w końcu na leśne ścieżki, bo jeszcze chyba nie jechaliśmy dzisiaj laskiem, co? Więc to... O, końskie niespodzianki! Udało się uważać na końskie niespodzianki. Nie, ale serio, jazda rowerem w Szwajcarii, szczególnie gravelowym, bo to my też... Jest to nasza nowa zajawa, czyli rowery właśnie gravelowe. To jest w pewnym sensie jakieś doznanie. Bardzo pozytywne i bardzo piękne. O. No, trzeba się nakręcić. Czasem taki mały podjazd, a męczy. Co tu mamy? Wodopój. Bo możemy jeszcze promem przepłynąć. Ale po co? Możemy albo... No, jakbyśmy chcieli skrócić trasę. No, jest pięknie. Jest naprawdę... I odnośnie tego, co mówiliśmy, jechaliśmy... taką drogą. Ja na nawigacji widziałem, że musimy tam jechać w prawo i już przestałem krzyczeć do Oliwii, żeby jechać w prawo, bo wiem, że ona widzi te znaczki, ale tego akurat nie zauważyła, mimo tego, że ja go widziałem z daleka, ale chcę wam pokazać, gdzie ten znaczek jest, czyli w takich totalnie nieoczywistych miejscach, ale jadąc po prostu z tamtego kierunku od razu wjeżdżamy na tą tabliczkę i widzimy ten znaczek, więc to jest bardzo proste, żeby tutaj nawigować tylko po tych znakach, znając tylko kierunki, a i tak są wypisane nawet miasta, do których się jeździ, więc to jest mega proste i mega spoko. Nieplanowana wizyta w centrum Zurychu. No. Nie mieliśmy tu wjeżdżać, ale jak już wjechaliśmy, no to... O, teraz będziemy... To jak już wjechaliśmy, to będziemy jechać w tej miejskiej dżungli, po której się jeździ całkiem nieźle. Jak tam? Dobrze, ale szkoda, że wjechaliśmy do tego centrum. Czyli jednak nawigacja komut
nie wiem dlaczego, ale zaplanowaną trasę, która była zupełnie inna, postanowiła sobie zmienić. Bo tego nie zweryfikowałem, zaufałem, że jak już narysowałem, to zostanie, a się zmieniło. No nic, trudno. Jedziemy dalej. Musimy zjeść, bo jesteśmy strasznie głodni. Byliśmy w takich pięknych miejscach, jechaliśmy wzdłuż rzeki, były ławeczki. No naprawdę w takich to turbo pięknych miejscach i nie zatrzymaliśmy się tam. Ja coś popierdzieliłem z nawigacją. Przeprowadziła nas przez centrum. Pomysł Piotrka. Przez centrum Curycha, Curychu. Chciałam powiedzieć, że... Przeciągnęliśmy... Coś? No może. 10 km czekaliśmy. Przeciągnęliśmy, bo było zaplanowane. Jedziemy dzisiaj 85, więc było zaplanowane. Ponieważ na końcu jest mocny podjazd, żeby nie mieć bomby. Po 30 km pierwsza przerwa, po 60 druga. I ewentualnie na podjeździe ratunek. No i mieliśmy zrobić na 60, ale na 60 Piotrek powiedział: ty, a wytrzymasz jeszcze 3 km, bo mam pomysł. Wytrzymałam 10, a to jest finał tej historii. No i co? Jak dla mnie też jest super. Tam malowali pasy. Świetny, świetny to jest pomysł, ale te 85 km całej trasy, to jak się okazało, też nieprawda, bo metę zrobiłem przed takim podjazdem 700 metrów w górę, więc znaczy na górę. Nagram cię na tym podjeździe i sam sobie podziękujesz za twoje. No dobra, jedziemy, bo nie ma kurde czasu. A ja się już trochę rozsiadłem pod na tym obiadku. No ale kurde, co? Jest źle? Zobacz, jakie piękne drzewo. Tamte roboty. Wcale nie jest tak źle. Oj, że jest naprawdę coraz ciężej. 80 km w nogach. To każda górka. No, boli. Słuchajcie, zostały nam 4 km hardkorowego podjazdu. No nic. Ja już chwilę prowadziłem. Cały jestem upluty. Oliwia z tą kontuzją jedzie. Alpy mi to wynagradzają. Ale jest kurde ciężko. Huu! Moja żona jest tytanem. Strasznie mnie ona wnerwia tym, że nie potrafi odpuścić. Bo po prostu często się o nią martwię, kiedy jedzie z kontuzją nogi i nie jest w stanie na chwilę odpuścić. Co nie zmienia faktu, że jest po prostu tytanem. Krzyczy, że jest głupia. Ja to ledwo żyję. Stwierdziliśmy, czy my nie możemy chociaż raz naszej wycieczki skończyć normalnie. Oliwia, nie uciekaj! Piękna to była trasa. Niemniej jednak bardzo męcząca. 90 km. Dobra, to nie wiem. Nie wiem ile przewyższenia. Leje mi się z nosa.
Wszystko, co o trasie już powiedziałem. Było pięknie, ale było też ciężko, na sam koniec. No, chodzi chyba o wybór parkingu, co? Możesz tu się... Nie, ja już nic nie chcę gadać. Nie mam siły. No to ja tylko powiem, że... Trzeba pamiętać, że teren w Szwajcarii jest bardzo górzysty i wybranie parkingu na początku trasy w sumie też nie jest takim dobrym pomysłem, bo o 10 rano jeszcze takim był złym. Rzeźko. Takim dobrym, bo o 10 rano też było rzeźko, więc jeszcze na zimnego dostajemy strzał wiatru na nierozgrzanie. No a na koniec po 80 km w nogach, czy nawet 90, no to wjeżdżamy, podjeżdżamy po prostu pełen 3-4-kilometrowy podjeździk, czy tam nawet więcej, nawet nie wiem, czy nie 5. No były dwa, bo przecież my najpierw się wdrapaliśmy. No tak, tak. Potem zjechaliśmy. No, no dużo, dużo podjazdów. Ja czuję nogę po tej kontuzji. Nie ma tragedii, ale no pedałowałam lewą nogą. Ja jestem zachwycony jazdą na rowerze tutaj. Niemniej jednak dzisiejszy dzień można było troszeczkę lepiej zaplanować i tutaj biorę winę na siebie. Chodzi nie, mi no o to... Nie chodzi o to, żeby szukać winnego, tylko znaleźć praktyczne, konstruktywne uwagi na przyszłość. Ale było fajnie? Ale było przecudownie. No, w ogóle tego nam nie zabierze ten ostatni podjazd. O ile będziemy w stanie w ogóle odjechać z tego parkingu, bo na razie to ja się nie mogę ruszyć. Ja mogę prowadzić jak chcesz. O. A rower byś spakowała? Trzymajcie się, dzięki. No zajawkowo wkraczę na gravelę. No, tak jak było mówione, na nartach było fajnie. A tutaj ja dostaję trochę w palnik. Ale pięknie sobie radzisz. Tak jak mi mówiłeś na nartach. Fajne pocieszenie, co? Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Jeździcie na rowerze. O Jezu.